Słyszeliście kiedyś o cichym zabójcy? Bezbarwnym, bezzapachowym gazie. Mówią na niego czad. Nieszczelności w przewodach kominowych. Pozaklejane kratki wentylacyjne. Są częstym powodem śmierci. A to jest czujnik czadu, który kiedyś może uratować ci życie. Zaczynamy. Czad, czyli inaczej tlenek węgla, jest gazem silnie trującym, który powstaje w wyniku niepełnego spalania. Jest lżejszy od powietrza, przez co łatwo się w nim rozprzestrzenia, a dostaje do naszego organizmu przez układ oddechowy. Wchłaniany jest do krwioobiegu, blokując tym samym dopływ tlenu do mózgu oraz innych narządów. Duszności, ból głowy, senność to tylko niektóre objawy. Skutki, zawał, uszkodzenie układu nerwowego, a nawet śmierć. Gdy czujnik poinformuje nas o zagrożeniu, należy ewakuować osobę poszkodowaną ze strefy niebezpiecznej, najlepiej na zewnątrz budynku. Ułóż ją delikatnie na ziemi, udrożni drogi oddechowe i zapewni dostęp świeżego powietrza. Najważniejszym elementem jest szybkie poinformowanie odpowiednich służb. Przedstaw się, podaj adres i opisz zaistniałą sytuację. Sprawdź, czy osoba poszkodowana oddycha, jeśli nie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową i kontynuuj aż do przyjazdu służb. Prawidłowe RKO powinno odbywać się poprzez uciski klatki piersiowej oraz wykonywanie oddechów ratowniczych w stosunku 30 do 2. W Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla co roku ginie blisko 100 osób. Czad zabija. Miej świadomość.